Dzisiejsza Ewangelia pokazuje zatroskanie Boga i pokazuje to, że Bogu nie przeszkadza to małe nic, które posiadamy do zrobienia wielkich dzieł. Więc trochę o tym dzisiaj. Oczywiście najpierw idziemy do Jezusa. Dla wielu spośród nas, Panie Jezu Chryste, to nowy tydzień, nowy początek, nowe zadania, nowe możliwości. Tobie powierzamy siebie, nasze sprawy, nasze troski, zmartwienia. Wszystko to, gdzie i czym jesteśmy. W 88. punkcie katechizmu Kościoła katolickiego czytamy: Urząd nauczycielski Kościoła w pełni angażuje władzę otrzymaną od Chrystusa, gdy definiuje dogmaty, to znaczy, gdy w formie zobowiązującej lud chrześcijański do nieodwołalnego przylgnięcia przez wiarę przedkłada prawdy zawarte w objawieniu Bożym lub prawdy, które mają z nim konieczny związek. To rola przecież, Panie, nauczycielskiego urzędu Kościoła. To, Panie, definiowanie dogmatów, to znaczy pokazywanie tego, co jest prawdą ukrytą w Słowie. Dla nas daje to ważne podstawy do tego, byśmy mogli opierać naszą wiarę na rozumowych przesłankach. Dziękujemy Ci za to. Prowadź nas, Jezu, strzeż i błogosław. Amen. Posłuchajmy słowa. Usłyszawszy zaś Jezus, wycofał się stamtąd w łodzi na puste miejsce na osobności. A usłyszawszy tłumy, zaczęły towarzyszyć mu pieszo z miast i wyszedłszy, zobaczył liczny tłum i ulitował się nad nimi. Uzdrowił niemocnych ich, gdyż wieczór już się stał. Podeszli do niego uczniowie, mówiący: puste jest to miejsce i godzina już podeszła. Oddal tłumy, aby odszedłszy do wsi, kupili sobie pokarmy. Zaś Jezus powiedział im: nie potrzebę mają odejść. Dajcie im wy zjeść. Oni zaś mówią mu: nie mamy tutaj, jeśli nie 5 chlebów i 2 ryby. On zaś powiedział: przynieście mi tutaj je. I kazawszy uczniom ułożyć się na trawie, wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby i spojrzawszy do góry, w niebo, pobłogosławił i połamawszy dał uczniom chleby, zaś uczniowie tłumom. I zjedli wszyscy i zostali nasyceni. I zebrali zbywającego z ułomków 12 koszyków pełnych. Zaś jedzących byli mężów około 5000 bez kobiet i dzieci. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No właśnie. Problem dla uczniów nie jest problemem dla Jezusa. To, czego nie widzą uczniowie, widzi Jezus. Ale czy nie widzą uczniowie? To przecież uczniowie powiedzieli o 5 chlebach i 2 rybach. Przesłanie jest tak proste, że aż trudne do uchwycenia, że to jest możliwe. Wiecie, wiele razy nie podejmujemy ewangelizacji tylko dlatego, że ograniczają nas nasze schematy. Mam tylko 5 chlebów i 2 ryby. Jak mogę podjąć ewangelizację? Te 5 chlebów i 2 ryby to jest wystarczające wszystko, co masz, by nadkarmić tłumy, jeżeli robisz to z Jezusem. Przecież Jezus chce zaradzać problemom, które mamy, jeśli my robimy to, co Mu się podoba. Wiecie, ile razy żeśmy tego doświadczyli na ewangelizacji? I tej ewangelizacji w ostatnie wakacje w poszczególnych miejscach, i tej ewangelizacji przez ostatnie lata. Tylko warunek jest jeden. My mamy zrobić ze swojej strony wszystko, co najlepsze w tym, co zrobić możemy. Jeżeli my zrobić możemy to, co najlepsze w tym, co zrobić umiemy, to czy Bóg nie chce współdziałać z nami we wszystkim dla naszego dobra?
Ja jestem przekonany co do tego słowa. Nawet jeśli nie będzie to tak, jak my byśmy sobie wymarzyli, to będzie po Jego myśli i okaże się, że to jest znacznie lepsze od naszych myśli. I to jest cudowne. Mówiłem wam w ubiegłym tygodniu o tym projekcie Muzeum 33. Ja byłem przekonany, że to jest jeden z najciekawszych projektów, chociaż jedna z ważnych osób powiedziała, że właściwie no, najważniejszy na tym placu przystani z Jezusem, czy przystanku Jezus, był jednak mobilny kościół, a właściwie nie sam pojazd, a obecny w nim gospodarz, żywy i prawdziwy Bóg. I jak najbardziej trzeba tu przyznać rację, że to wybrzmiało w taki sposób, jakoby muzeum było ważniejsze od Pana Jezusa. Nie, absolutnie nie. Natomiast w mojej ocenie było to najciekawsze miejsce do ewangelizacji, na przykład na przystani z Jezusem, no bo historia rachunku wobec pewnej trudności, która powstała, wobec tego wszystkiego, co się z tym związało, jak to wychodziło i tak dalej, i tak dalej. Nieliczne osoby do tego podchodziły, jeśli chodzi o przystań z Jezusem. Choć podchodziły, trzeba przyznać, niektóre nagrywały nawet na telefony to, co się tam dzieje, nawet przyglądały się wobec tego najdłuższego rachunku telefonicznego świata. To jednak Bóg miał swoje plany. Kiedy pierwszej nocy rozdaliśmy właściwie ludzie z osiołka, tak was nazwę, kochane siostry, drodzy bracia, rozdający kawę przy osiołku ewangelizacyjnym, czyli przy tym niesamowitym aucie serwującym gorące napoje, blisko 500 kaw, gorących czekolad, to pomyślałem sobie, wow, Bóg znowu nas zaskoczył. Myśmy się tak przygotowywali, a On zadziałał zupełnie z innej strony. Ludzie mieli chęć wchodzić do oratorium z Najświętszym Sakramentem po wypitej gorącej kawie. Kiedy najpierw zostało zaspokojony ich ten głód, niesamowita sprawa. A kiedy pamiętam jeszcze kilka lat temu, gdy moi bracia i siostry wychodzili, żeby serwować kawę w jednym z miast, tak sobie myślałem, chwilę, co oni robią? Zwariowali? No, jak to, serwować kawę na ulicy? Dlaczego? Nie docierało do mnie to, co mówili, a to, co było za tą kawą schowane. Że ludzie z życzliwością, szczególnie w zimowe dni, idąc i otrzymując kawę, na start uśmiechali się i dziękowali za taką formę rozdawania miłości. To działo się w tramwaju w Słupsku, kiedy jedna z zaprzyjaźnionych wspólnot podjęła taką formę ewangelizacji. Gdzieś w sercu nie było we mnie dowierzania, że to jest tak mocny znak miłości. No ale wszystko ma swój czas. Co jest Twoim darem dla innych? Co w Twoim życiu oznacza 5 chlebów i 2 ryby? Weź to. Zaproś Jezusa. A wtedy możesz się spodziewać 12 pełnych koszy ułomków i łez wzruszenia wobec tego, co zobaczysz na własne oczy. Taki jest Bóg. No dobra. Dawno nie było zadania, żeby wpisać ciekawy tytuł książki wobec czego? A no, wobec tego, co przeczytaliśmy ostatnio. Ja pewnie wpiszę objawienia prywatne, tytuł i autora dzisiaj w komentarzach. Kto dołoży serduszko, bierze udział w losowaniu tejże książki, którą otrzymałem, a która jest bardzo dobra i którą z serca polecam. Tyle, że będzie z moimi podkreśleniami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Cały czas w opisie można poczytać więcej wobec tego, co wam przekazuję z dnia na dzień. Do zobaczenia, jak Bóg da, jutro.